Po tym dziwnym mieście, z przepiękną architekturą, lecz małym i pełnym fizycznie i duchowo okaleczonych dziwadeł, uwijał się człeczyna nie mniej od nich dziwny i niesamowity. Mały był, chodził żwawo na chudych nóżkach, w ciasnych czarnych spodniach. Nosił krótką, czarną pelerynkę, a na głowie wysoki kapelusz. Twarz zwykle blada, była uduchowiona i wyrazem swym uderzająca. Przede wszystkim widziało się w niej oczy. Dziwne, bo one patrzyły na ludzi, a mimo to jak gdyby ich nie widząc patrzyły. W moich wspomnieniach jest zawsze sam, jak gdyby nie z tego świata i nie w ten świat wpatrzony. Był to mistrz Jan Matejko. Jan Matejko urodził się 24 czerwca 1838 roku w Krakowie, w kamienicy przy ulicy Floriańskiej, tej samej, gdzie dziś mieści się jego muzeum. Ojciec malarza, Franciszek Ksawery Matejko, był Czechem, synem chłopa. Przybył do Galicji w charakterze guwernera i nauczyciela muzyki. Matka, Joanna Rosberg, pochodziła z polsko-niemieckiej rodziny zamożnych rymarzy. Jan był 9. dzieckiem z 11, jakie mieli państwo Matejkowie. Rodzina utrzymywała się z wynajmu pokoi i zarobków ojca, który pracował jako organista w kościele Świętego Krzyża i uczył gry na fortepianie. Gdy Matejko miał 7 lat, zmarła jego matka. Dziećmi zajęła się jej siostra. Śmierć matki wywarła wielki wpływ na osobowość przyszłego malarza. Jana posłano do szkoły świętej Barbary, która niestety okazała się być miejscem o chybionej renomie i złej sławie. Dzięki pomocy brata Franciszka, Jan dostał się do gimnazjum świętej Anny. Od najmłodszych lat zdradzał niepospolite zdolności plastyczne, ale z pozostałymi dziedzinami nauki radził sobie z wielkim trudem. W gimnazjum skończył tylko 3 klasy. Ojciec jest załamany, że edukacja Jana uległa przerwaniu. Marzy bowiem dla niego o zawodzie organisty bądź nauczyciela muzyki, czyli zawodzie, który sam uprawia. Na szczęście najstarszy brat artysty, Franciszek, twierdzi, że Jan ma uzdolnienia artystyczne i warto by jego pracę rysunkować, pokazać profesorowi Szkoły Sztuk Pięknych Wojciechowi Statlerowi. Zanosi tę pracę do Statlera i Statler warunkowo przyjmuje Jasia do szkoły artystycznej. Izydor Jabłoński, malarz, profesor Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i przyjaciel Jana Matejki, we wspomnieniach o Janie Matejce pisał. W 1852 roku przybył do szkoły na Wesołej Jan Matejko, zerkający oczyma ciekawie, małomówny, mrukliwy. Z powodu krótkiego wzroku przykładał do lewego oka szkiełko w czasie roboty. Kuje a kuje, mówiono o nim w akademii. Nazywany był Trusia, to znów ambit. Brat Franciszek, który pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, przynosił mu do domu stare drzeworyty, różne ilustrowane dzieła, kroniki historyczne, z których Jan kopiował wszystko, co uznał za potrzebne. Jan był bardzo pobożny. Często chodził się modlić do kościoła mariackiego, gdzie podziwiał arcydzieła Vita Stwosza, które, jak często podkreślał, wywarły na niego wielki wpływ. Stary Matejko dawał lekcje gry na fortepianie przeważnie pannom, między innymi pannie Teodorze Giebutowskiej, którą wówczas pono nazywał to cała kapryśnica. Stąd znajomość z tą familią i wzajemne wizyty synów. Wiele lat później tejże Teodorze miał dawać Jan lekcje rysunków i to było okazją zbyt wczesnego rozmiłowania się w przyszłej towarzyszce życia. Przyjaźń z rodziną Giebutowskich rekompensowała mu brak rodzinnego ciepła. O Paulinie Giebutowskiej, matce swoich przyjaciół, pisał później, że była dla niego jakby drugą matką. Często bywał też u jej córki, Joanny Serafińskiej, mieszkającej w Wiśniczu, który uwielbiał.
W wieku 15 lat Matejko w tajemnicy przed wszystkimi maluje swój pierwszy obraz historyczny. Carowie szujscy wprowadzeni przez Żółkiewskiego na Sejm Warszawski przed Zygmunta III. Obraz sprzedaje antykwarzowi Tafetowi za 30 florenów. Sprzedaż obrazu i pierwsze zarobki zmieniają nastawienie ojca do zainteresowań malarskich syna. W wolnych chwilach wespół z kolegą, tak o sobie pisał Izydor Jabłoński, robił wycieczki dla zdobyczy kostiumowych, portretów i stylów w pomnikach architektonicznych i zwiedzał co tylko Kraków w sobie mieści. Nie wybierał się nigdzie bez notatki lub albumu. Gromadził też sobie uzyskane od ciotki, siostry, jak również i od znajomych osób, kawałki materii rozmaitych, które mu były pomocne jako wzory barw i łamania się świateł na fałdach niby draperii. Zbiór kalki rysunków składający się na tzw. skarbczyk Matejki obejmuje 2149 pozycji. Oprócz tego przez całe życie zbierał także różnego rodzaju sprzęty domowe, rekwizyty, szaty, części ubiorów, broń, pieczęcie, które wykorzystywał jako wzory podczas malowania. Dzięki otrzymanemu stypendium w wieku 20 lat w grudniu 1858 roku wyjeżdża na studia do Monachium. Monachium w połowie XIX wieku było najważniejszym ośrodkiem malarstwa historycznego w Europie. Warunki tam bardzo sprzyjały młodym studentom, zwłaszcza niezasobnym. Nie wiesz, jak mi tu smutno. Bóg wie, co to ze mną będzie. Gdym zobaczył wielkie te dzieła mistrzów starych i nowych, opadły mnie zupełnie skrzydła. I tylko sama niepewność wkroczyła we mnie. Czy i mnie także Bóg kiedyś pozwoli, bym odpowiedział celowi i ziścił nadzieję kraju i przyjaciół? Matejko zyskał wielkie uznanie dla swojego talentu, błyskawicznych postępów w nauce i skoncentrował się na technice malarskiej. Nie wstąpił nigdy do tak zwanej Malerschuli, Meisterschuli, czyli szkoły mistrzowskiej, jaką prowadził znany ówcześnie malarz Karl von Piloty, ponieważ bał się, że zarwie obczyzny. Nie chciał naśladować tego mistrza monachijskiego. Monachium służyło mu do poznania wielkich kompozycji historycznych, z jakich słynęli mistrzowie bawarscy. Izydor Jabłoński zanotował. Pracował w akademii i w domu. Rzadko poza świętami był wyciągany przez kolegów do kawiarni Probsty. Na wykłady zaglądał od tak, żeby się nie narazić, ale zawsze wychodził jak po tureckim kazaniu. Matejko nie posiadał obcego języka. Razu jednego profesor Widman robił uwagi Matejce, ale tenże nic nie odpowiadał. Zdziwiony zapytał profesor kolegów, czy on nie głuchoniemy? Filippi wyjaśnił sprawę. Ale też już później Jan każdemu profesorowi odpowiadał zawsze jedno. Jawohl, Herr Professor. Z czego nieraz wynikał śmiech ociężałych Niemców bawarskich. W dziewiątym miesiącu studiów, w listopadzie 1859 roku, Matejko zapada na tyfus i wraca do Krakowa. Natychmiast po wyzdrowieniu zostaje wezwany do stawienia się przed wojskową komisję poborową. Dzięki namalowaniu portretu żony komisarza magistratu krakowskiego unika poboru do wojska. Pierwsze obrazy historyczne Matejki cechuje jeszcze pewien schematyzm w malowaniu postaci. Widać to w gestach i pozach, ale ujawnia się też pasja historyczna i zamiłowanie do precyzyjnego odtwarzania dawnych strojów, elementów architektury, wnętrz, rozmaitych sprzętów i akcesoriów. I tak już zostanie. Wiedza Jana Matejki dotyczyła nie tylko wydarzeń politycznych, ale także wydarzeń kulturowych, całej otoczki tego, co dzisiaj nazywamy dziedzictwem niematerialnym, czyli obyczajów, wierzeń, zwyczajów. Ale chyba najciekawsze są jego zainteresowania strojem. Od wczesnych lat przerysowywał kostiumy z dawnych sztychów. W 1860 roku nakładem własnych środków finansowych wydaje niezwykły album
Na 10 tablicach litograficznych rozrysowuje historię polskiego stroju na przestrzeni 500 lat, od czasów Bolesława Wstydliwego po trzeci rozbiór Polski. Do dzisiejszego dnia jest to niezwykłe kompendium wiedzy na temat stroju polskiego dotyczącego wszystkich warstw społecznych. Ponieważ stypendium zobowiązywało go do kontynuowania studiów zagranicznych, po odroczeniu od wojska wyjeżdża do Wiednia. Zwiedza zabytki, kościoły, muzea i szkicuje w swoim skarbczyku. Zapisawszy się do Akademii Sztuk Pięknych, uczęszcza na wykłady tylko 6 dni. Rezygnuje z powodu różnicy zdań z profesorem Rubenem. Wyjaśniła to po latach w swoich wspomnieniach rodzinnych Stanisława Serafińska. Przedstawił swojemu profesorowi obrazek do poprawienia i ocenienia. Treść obrazka zaczerpnięta była z historii Polski. Profesor skinął głową i rzekł: bardzo dobrze, rzecz wykonana. Z uczuciem. Muszę jednak zwrócić panu uwagę, że sytuacja wymaga, aby król klęczał. Z ucz młodzieńca wypadła błyskawica. Nie wybuchnął przez szacunek do starego profesora i tylko głosem dobitnym powiedział: królowie polscy przed nikim nie klękali. Wybiegł z pracowni i więcej już do niej nie wrócił. Po powrocie wynajmuje pierwszą samodzielną małą pracownię, ale w 1861 roku przeprowadza się do domu przy ulicy Krupniczej. Przejmując tam pracownię po dawnym zakładzie fotograficznym Walerego Rzewuskiego, znajdującą się w oficynie na parterze. Pracownia miała górne oświetlenie, o czym marzył młody artysta. Mimo że była ciasna, powstały tam ogromne obrazy. Kazanie Piotra Skargi i Rejtam. Tamten dom niestety nie zachował się. Pracował cięgiem nieraz 8 godzin. Często był wówczas trapiony gorączką, brakiem apetytu. Przynoszony obiad zwykle służący spożywał. Jedynie przyrządzoną sobie na maszynce kawą się odżywiał. Późno dowiedzieli się koledzy, że zakochany był w pięknej, ale podsadzistej pannie Giebułtowskiej, która miała pono więcej pochyłości do agronoma. Chudy zaś artysta nie wzbudzał wzajemności wobec czerstwego chłopa. Ale to wszystko tylko zacietrzewiało Jana. Ideowa i artystyczna postawa Matejki dojrzewała na początku lat 60. w kręgu cyganerii krakowskiej, skupiającej młodych artystów, pisarzy i historyków, którzy spotykali się w rzeźbiarskiej pracowni Parysa Filippiego. Z tego okresu datuje się jego przyjaźń z Józefem Szujskim, późniejszym współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej, który wpłynął wówczas inspirująco na ideową koncepcję malarstwa Matejki. Polacy uważali, że brak im malarza narodowego, a zwłaszcza malarza narodowej historii. I tego, takiego malarza oczekiwali, który olśni Europę dziełami swoimi, które jednocześnie zachwycą Europejczyków polską historią. Taki problem mieli również Rosjanie, a nawet sami Austriacy, którzy uważali Matejkę za swojego malarza, za reprezentanta malarstwa austriackiego historycznego. Jeszcze właściwie jako nastolatek założył zilustrowanie dla Polaków ich historii. Cofam się od ludzi jak szermierz, mdlejący przez tłum opadnięty. Niewiele żądam. Owszem, chciałbym, abym jak najmniej ludzi obchodził, bo bym czuł wtedy, żem sam, że nikomu nie wyrządzę żadnej, a żadnej przykrości sobą. Pewnie podawane w przyszłości przeze mnie obrazy wyrwane dziwnej duszy mojej będą smakiem przypominające zapach krwi. Jeśli życiu mojemu będzie się chciało nadal plątać, zresztą niewiele sobie to ważę, co będzie ze mną. W wieku 24 lat
Matejko maluje Stańczyka na dworze królowej Bony po utracie Smoleńska. Dzieło przełomowe w rozwoju jego twórczości. Błazen królewski, samotny, w swojej bolesnej zadumie nad politycznymi konsekwencjami utraty przez Polskę twierdzy kresowej w Smoleńsku. W interpretacji Matejki staje się on symbolem mądrości politycznej, uosobieniem obywatelskiego sumienia i troski o losy kraju. Po raz pierwszy ujawnia się tu myśl artysty, że przyczyn upadku Polski należy szukać w niewykorzystanych politycznie wcześniejszych zwycięstwach militarnych i błędach popełnionych przez twórców polityki państwowej. Stańczyk ma jego twarz. Kiedy nadchodzi rok 1863 i wybucha powstanie, mimo całej głębi patriotyzmu i porywów młodzieńczych, Matejko zaniechał myśli brania w nim czynnego udziału, na co miał wielki wpływ stan jego zdrowia. Ostatecznie razem z Szujskim woził powstańcom jako węglarz broń i wykorzystywany był do różnych posług. Warto w tym roku wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu. W lipcu spalił się jego ukochany Wiśnicz. Na dzień przed spaleniem Matejko był w Wiśniczu. A ponieważ pociąg do Krakowa się spóźnił, wykorzystał ten czas na szkicowanie starych domów wiśnickich. Szkice te są dziś jedyną pamiątką po tamtych zabytkach. Przy całej religijności miał on swoje przesądy. Rozpoczynając pracę lub przy stole, zawsze się przeżegnał. A nawet znak Krzyża Świętego położył pędzlem, ołówkiem lub kreśląc w powietrzu, aby się ustrzec niepowodzeniu. W piątek nic nie rozpoczynał. Wychodząc z domu czy pracowni, jeżeli najpierw spotkał babę, to nieraz się zawrócił, a jeżeli iść musiał, szedł z uprzedzeniem i w złym humorze. Pracuje nad kazaniem Piotra Skargi i żyje wówczas w wielkiej biedzie. Chodzi w podartych butach, nie ma pieniędzy na opał, kupuje czerstwe zamiast świeżych bułki, bo tańsze i tylko nimi się posila. W jego pracowni nie było sztalugi do obrazu, a więc obraz stał oparty tylko na dwóch rozstawionych krzesłach. Znajomość szat i ich kroju w różnych epokach posunął Matejko tak daleko, że nie jedną z nich własnoręcznie przykrawa, a tylko uszycie zostawiał krawcowi. Kiedy potrzebował mieć draperię w ruchu, to ubranym manekinem ruszał i rzucał go na podłogę i już pochwycił, czego potrzebował. Przy Skardze, choć doskonale umiał wykreślać perspektywę, użył jednak do pomocy Gryglewskiego. Kiedy przyszła kolej na proroka, zwrócił Gryglewski uwagę. Ale ten Skarga jakby nie w związku z innymi. A jakże byś chciał? Kolega stanął w pozie, jakby z nad głowy chciał rzucić wielkim kamieniem. Doskonale. I tak pozostała poza różna od znanej w szkicu. Szczęśliwie ukończone i przeżegnane z konieczności dzieło wyniosło z pracowni czterech ekspresów. Wstawiono do jednej z sal Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w domu Larysza. Prasa donosiła: czas 14 maja 1864 roku. Przed obrazem Matejki publiczność bezustannie się tłoczy i słyszy się głosy, że gdyby artysta wystawił swój obraz w większej sali, to zaspokoiłby pragnienie tych, co dzisiaj ukradkiem, spoza pleców i krynolin tylko część obrazu, a nie całość widzą. Historia nasza ma już swojego historycznego artystę, a nim jest Jan Matejko. Dochód ze wstępów na wystawę przeznaczył Matejko na ochronki krakowskie. Tegoż roku mają miejsce jeszcze dwa ważne wydarzenia. Matejko zostaje mianowany członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, co było bardzo wysokim wyróżnieniem dla artysty, który ukończył tylko trzy klasy gimnazjalne. Drugim, bardzo ważnym wydarzeniem, które zaważy na całym jego życiu, jest ślub z Teodorą Giebutowską. O czym żaden z jego najbliższych kolegów nie wiedział,
w kaplicy Najświętszej Marii na Piasku w najściślejszym kółku familijnym. Został więc upragnionej swej Teodory, ideału królowej, mężem. Przysłowie mówi, kto się żeni, ten się odmieni. Do roku 1877 był jednak niezmiennym. Później dopiero zaczął ulegać zmąconemu porządkowi. Ślub co prawda odbył się w bardzo wąskim gronie, ale w bardzo pięknym anturażu. Panna młoda była odziana w cudowną suknię projektu samego narzeczonego. Matejko nie namalował portretu rodzinnego państwa Matejków. Powstały dwa portrety, które przedstawiały nie wprost państwa Matejków, tylko Zygmunta Augusta i Barbary. Wiadomo, romantyczna miłość, więc możemy się domyślać, że tu Matejko daje znaki, że jego miłość jest również szczególna. W 1865 roku skarga zostaje wysłana na wystawę paryską. Matejko postanawia pojechać do Paryża przed otwarciem wystawy. Teodora wraz z nim. Skarga wzbudza w Paryżu powszechny zachwyt i dostaje złoty medal. Prasa podkreśla, że autor przynosi zaszczyt Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie i ma prawdziwy talent, a obraz jest doskonały. Są tu głowy tak wydobyte, jak nigdy Paul Delaroche wykonać tego nie potrafił, a tkaniny przewyższają to wszystko, co widzieliśmy na płótnach Galeta. Jeżeli ten obraz jest debiutem, daje on dobrą zapowiedź i obiecuje malarstwu historycznemu wartościowy nabytek. Po powrocie do Krakowa i sporadycznych wypoczynkach w Bochni i Wiśniczu, Matejko pracuje nad kolejnym obrazem, nad Rejtanem. A Teodora wyjeżdżała do rodziny, ale listy kursowały. W tych listach przekazywali sobie takie praktyczne informacje, ale niewątpliwie można te listy zaliczyć do takiej literatury miłosnej, romantycznej. Przyjechałem do Krakowa i w parę godzin potem stałem przed wielkim, okropnym białością płótnem i zacząłem kreślić węglowe chimery moje. Módl się, Doro moja, o szczęśliwe powodzenie i siły duchowe dla mnie w tym obrazie. Duża w nim leży. Ciężkim być powinien, jak ciężka praca koło niego. Bóg widzi, jakbym pragnął godnie skończyć dzieło, co decydować ma o przyszłości naszej, a szczególnie mojej. W 1867 roku Rejtan, upadek Polski, po krótkiej wystawie w Krakowie zostaje odesłany na powszechną wystawę do Paryża. Matejko też się tam udaje. Obrazów niewiele widziałem z napisem Vendy i jak uważam, nie bardzo płacą wysoko. Czy więc będzie co ze sprzedażą naszego Rejtana? Nie wiem. Jutro kupuję płótno na Unię. Znalazłem tu bardzo piękne i nierównie lepsze od wiedeńskich. Muszę ci, moja Teośko, i o słabym donieść. Tym jestem ja. Nie ma ciągle boli mnie w dołku. Mdli nielitościwie. Kiedyś nawet myślałem, że źle będzie, ale jakoś ukoiłem bóle postem zaostrzonym. Rejtan odnosi wielki sukces. Zostaje nagrodzony złotym medalem pierwszej klasy i wbrew obawom Matejki zakupiony przez samego cesarza Franciszka Józefa II. O ile kazanie skargi miało poruszyć sumienia Polaków, to Rejtan był już otwartym wyzwaniem rzuconym magnaterii, oskarżeniem konkretnych osób o zdradę i zaprzedanie ojczyzny obcym mocarstwom. Wywołał też gwałtowne poruszenie opinii publicznej, która zarzuciła Matejce m.in. eksploatowanie historycznego skandalu na korzyść popularności. Ambroży Grabowski, historyk, księgarz, kolekcjoner, w swoich wspomnieniach zapisał:
Utwór ten obudza niemiłe uczucie, choć jest namalowany z prawdą. Nie godzi się wystawiać na widok ohydę, jaką targowiczanie konanie narodu okryli. Podobno księżna Władysławowa Sanguszkowa, wychodząc z wystawy, podeszła do artysty, uprzejmie dziękowała mu, mówiąc: w czasie tak powszechnej biedy, jaka panuje, trudno będzie, aby w kraju znalazł się jaki amator, który by dzieło to nabył, ale kupić to powinni Moskale. Na to Matejko rzekł: najwłaściwiej, mości księżno, bo kiedy dawniej kupili oryginały, to dla kompletu powinni nabyć i kopię. Wystawienie obrazu spowodowało także zerwanie stosunków między Matejką a Kraszewskim, który o Matejce napisał: brzydki ten ptak, co swe gniazdo kala. W odpowiedzi na wrzawę, którą podniosła magnateria, artysta maluje czytanie wyroku śmierci obwinionemu artyście, w którym umieścił siebie jako zbrodniarza skazanego na śmierć. Pracuje z modelami jak z aktorami. On tworzy pewien teatr. Gestem, rysem twarzy, grymasem, zadumą, no i dodatkowo kostiumem. To wszystko coś wyraża. Pojawiają się również w obrazach elementy, które w sposób metaforyczny każą się widzowi zastanowić nad sceną. W późniejszym okresie tworzy również objaśnienia do obrazów, gdzie rozrysowuje tak zwane główki, przyzwane są nazwiska postaci, didaskalia, które informują widza o tym, co się w danym dramacie rozgrywa. Po Rejtanie Matejko radykalnie zmienia ton swojego malarstwa. Pracuje coraz więcej, intensywniej, a wielkość pracowni staje się dla niego problemem. Czcigodny brat Jana, pan Franciszek, nieraz obligował: panie Izydorze, masz jakiś wpływ na Jasia. Wywodź go na spacery, bo się boję o niego. Wystarczyło powiedzieć Janowi: dziś będą dzwonić w Zygmunta. A, prawda, a to chodźmy na planty. Siadał na ławeczce, plecyma do ulicy Straszewskiego, naprzeciw dworku oficjalistów emerytów hrabiów potockich. A jeżeli ta była przypadkiem zajęta, wolał spacerując słuchać. Zaczyna tworzyć monumentalne płótna ukazujące sukcesy polityczne i militarne Polski. Ich historyczny temat często staje się pretekstem dla przekazania refleksji na temat aktualnych wydarzeń. Poprzez wizję świetności dawnej Rzeczpospolitej artysta pragnie podtrzymywać wiarę w słuszność niepodległościowych dążeń. Powstaje Unia Lubelska, która ilustruje połączenie Polski i Litwy w jedno państwo w 1569 roku. Była to odpowiedź artysty na falę okrutnych represji, jakie spadły na mieszkańców Litwy po stłumieniu powstania styczniowego oraz jego protest przeciwko uznawaniu Litwy przez zaborcę za ziemie rdzennie rosyjskie. Marian Guszkowski, sekretarz Szkoły Sztuk Pięknych, powiernik i pamiętnikarz Matejki, wspominał: obraz Unii wystawiony był w Wiedniu pod opieką artysty Gryglewskiego, przyjaciela Matejki. Gdy na wystawę przybył dwór cesarski wraz ze starą cesarzową, Gryglewski nie chciał ich bez biletu wpuścić. Wszystkie osoby towarzyszące cesarzowej zaczęły szukać przy sobie pieniędzy, no ale nikt nie miał. Zwrócono się nawet do służby dworskiej, lecz i ta nie miała. Dopiero w kancelarii wystawy pożyczono pieniędzy i opłacono bilety. Zdarzenie to stało się z tego powodu, że Gryglewski nic o zwyczajach dworu cesarza nie wiedział. A i potem tego żałował. Matejko ze względu na zły stan zdrowia do Wiednia nie pojechał. Teodora zamartwia się. Odjechałam cię, mój Jaśku, tak słabym, że każda myśl strachem mnie przejmuje, byś sobie nie zaszkodził. Bogu cię tylko poleciłam. Jak zwykle wszystko, szczególnie moje wszystko. Ciebie teraz będę prosić, byś to wypełnił, co powiem. O włożenie kaftanka na siebie, który jest w komodzie. Zebrawszy siły, za parę dni Matejko wyjeżdża do Lwowa, gdzie Unia ma być wystawiona. W tym czasie we Lwowie przygotowywano uroczystości z powodu rocznicy Unii Lubelskiej.
Z bijącym sercem rozmyślam nieraz o losie, jaki Unię spotka w przyszłości. Czy zamiar, z jakim dość głośno występują tutejsi ludzie, przyjdzie do skutku? To jest zamiar zakupna obrazu na własność kraju całego. Przyznam się, że byłbym więcej niż uradowanym z takiego obrotu. Oby raz siła mas przezwyciężyła uprzywilejowanych łaskę czniących. Podczas pobytu we Lwowie artyście ofiarowano honorowe obywatelstwo tego miasta, a dyplom, który mu wręczono, zawierał między innymi takie słowa. Jeżeli naród nasz, pomimo utraty bytu politycznego, zachowuje dotąd samodzielne i zaszczytne stanowisko pomiędzy społeczeństwami Europy, to winien to nie tylko świetnej przeszłości, lecz także nieustannej pracy na polu umysłowym, na polu umiejętności i sztuki, wśród srogich nawet klęsk politycznych. Ci z ziomków, którzy tej pracy przodują narodowi, są jedynymi piastunami sztandaru narodowego wobec świata. Do tych zasłużonych mężów ciebie, szanowny ziomku, Polska dziś słusznie zalicza. Wysłana na kolejną wystawę do Paryża, Unia Lubelska przyniosła artyście Krzyż Legii Honorowej. A minister, wręczając artyście to odznaczenie w imieniu Napoleona III, oświadczył, że cesarz uważa za swój cywilizowany obowiązek odznaczyć osobę takiej pracy i sławy. W tym czasie Matejko pracuje już nad Batorem pod Pskowem i boryka się z brakiem pieniędzy. Mój Jaśku, nie dziw się twojej Dorze, bo wiesz, że jest fantastką z urodzenia. Rozgrymaszona przez swojego Janka, więc coraz to nowych rzeczy pragnie. Majaczy, gdera. Ale nie można się było lepiej dobrać jak my oboje. To jest dwoje nudziarzy i pieszczochów. Wiem, żeś biedny, mój drogi, bo pracujesz na swoją Dorę, a ona trwoni i czasem za dużo żąda od ciebie. Ale nie mogłabym bez ciebie już żyć na świecie. W 1871 roku Matejko kończy Batorego i wysyła go do Wiednia, Pragi i Budapesztu. Podczas pobytu w Pradze Czesi ofiarowują mu stanowisko dyrektora tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, ale na razie na te propozycje nie odpowiada. Kiedy nie maluje, zajmuje się domem, zakupami, problemami dzieci. Kochana Teośko, w tej chwili tylko trzewiki, rękawiczki, pigułki, benzynę i jarnikę posyłam w walizce. Bieliznę zaś później wezmę ze sobą. Gdy pojadę, nie wprzód jednak, aż Kopernika podmaluję. Jak dotąd niewiele zrobiłem, czekając na płótno. Potem na plejtra. We wrześniu 1872 roku staje się rzecz wyjątkowa. Mimo ogromu pracy przyjmuje zaproszenie mieszkającego w Stambule dalekiego krewnego po matce Henryka Gruplera. I wyjeżdża do niego wraz z Teodorem. Całe dnie przepędza w mieście odległym o jakie 3 kwadranse parowym statkiem od miejsca, gdzie mieszkamy. Ciemne figury na moście, zalanym wszelką narodowością. Dodać do tego świst krążących ciągle statków, tysiące ślizgających się po fali kajaków i bark, plusk wioseł i migotanie fal złotego rogu z szumem fal wypychanych na kamienne brzegi miasta. Różnych wrażeń doznałem w życiu, ale tak dziwnie nie dającego się ująć obecnego stanu wewnętrznego jak dziś, nigdy. Pobyt w Stambule był w życiu artysty jasnym i na całe życie radosnym wspomnieniem. Umieszka w wygodnych apartamentach, słucha muzyki, nie troszczy się o jutro, jest zapraszany przez miejscową śmietankę i dobrze się czuje. Powstają też 3 zupełnie odmienne obrazy od całej rzeszy ponad 300 obrazów, które namalował. 2 sceny, obyczajowe Utopiona w Bosforze i jedyny pejzaż olejny, jaki Matejko w twórczości
popełnił widok Bebeku pod Konstantynopolem. Te obrazy niosą w sobie światło impresjonizmu. Są zapowiedzią tego, że Matejko potrafi inaczej malować i może inaczej malować i wie, że już słychać głosy nowych prądów w sztuce, ale on dokonał świadomego wyboru. Po powrocie do kraju wraca temat Praskiej Akademii. Ostatecznie artysta wysyła odpowiedź. Wiem, że wyjście z rodzinnego kraju mego wynagrodzić hojnie byście się starali, co zapewniłoby przyszłość moją i moich dzieci. Wiem, że pojawienie się moje zespoliłoby poniekąd rozprężone siły słowiańskie na polu sztuki. Wiem wreszcie, jak nieobca dla was jest moja pochyłość ku czeskiemu narodowi, tłumacząca się jednością tętna krwi wspólnej. Ale ziemi mojej w Polsce miłość ma należy. Od tej więc wybór bezwzględny zależy. Na wieść o tej odmowie młodzież ze Szkoły Sztuk Pięknych uformowała pochód z pochodniami i ruszyła od Collegium Juridicum ku mieszkaniu Matejki na Krupniczej. Jak opisał to Jacek Malczewski, uczeń artysty, przybywszy pod dom, 1000 głosów wrzasło trzykroć: Wiwat Matejko, nasz mistrz! Na drugi dzień wysłano memoriał do Wiednia, domagając się utworzenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dyrektorą Matejki. Jutro oddam operat tak co do reformy, jak i jednorazowego datku ze strony rządu dla zagospodarowania szkoły. Prawdę powiedziała, moja Ośku, że niemały kłopot biorę na głowę, przyjmując dyrekcję szkoły krakowskiej. Cóż robić? Stało się. U cesarza dotąd nie byłem. Nie mogę się zdecydować samemu pójść, nie władając językiem choćby miernie. W sierpniu 1873 roku artysta otrzymuje nominację na dyrektora Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Wykształcił ponad 100 przyszłych malarzy. Byli wśród nich artyści tak wybitni, którzy osiągnęli niezwykły sukces, jak Maurycy Gottlieb, jak Stanisław Wyspiański, Józef Mehofer czy Malczewski. Byli również tacy, o których dzisiaj już nie pamiętamy. Dla wielu z nich wyrabiał stypendia i tak było w przypadku Stanisława Wyspiańskiego czy Józefa Mehofera. Jeśli chodzi o artystów mniej uzdolnionych, wyrabiał dla nich posady w szkołach gimnazjalnych, pomagał im finansowo, zdarzało się również, że pomieszkiwali oni w jego domu. W 1873 rodzina przenosi się z ulicy Krupniczej do domu rodzinnego przy Floriańskiej, który przeszedł na własność Matejki po spłaceniu reszty członków rodziny i po gruntownym remoncie. W tym okresie obok Kopernika artysta tworzy szkic do bitwy pod Grunwaldem i liczne portrety. W 322 obrazach olejnych namalowanych przez Jana Matejkę doliczyłam się 104 portretów. Portretów malowanych bliskim, członkom rodziny, przyjaciołom i wreszcie portretów malowanych na zamówienie. Pomija się jego umiejętność portretowania oraz jego słynne zdanie: żebym ja namalował portret, ta twarz musi coś wyrażać. Inaczej podchodził do portretowania osoby, którą znał. Zupełnie inaczej, kiedy malował portret reprezentacyjny. Zupełnie inaczej, kiedy wykonywał portrety na zamówienie. Batory zjechał do Krakowa, a wkrótce i Kopernik będzie wystawiony. Nowy ten obraz Matejki stawiają znawcy najwyżej. Kopernik w chwili jakiejś ekstazy zsuwa się ze swego siedzenia na ziemię. Ręce rozkrzyżowane świadczą o niemym zachwycie. Oblicze podniósł w górę, z oczu szeroko otwartych, z zaciśniętych ust, z radości jakiejś tajnej znać, że człowiek ten odkrył coś nieśmiertelnego. Dochód z wystawy został przeznaczony na cel dobroczynny. Rycina z tego obrazu była rozdawana bezpłatnie wszystkim uczniom szkół miejskich.
W autorze listu, Jacku Malczewskim, który jest jego uczniem, Matejko chciałby widzieć swojego następcę. Jakim był nauczycielem? Wspomina Wincenty Wodzinowski. Do pracowni naszych rzadko Matejko zaglądał. Raz zgromił jednego, że maluje nagie kobiety, że to bezmyślność, poniżanie sztuki itp. To znów gniewał się na innego, że historyczne swoje figury maluje martwe, nie wnika w ich duszę. Z wielką tremą oczekiwałem, co powie na mojego owczarza. Nie gniewał się, jednak przyszedłszy do mnie. Nie jestem przeciwnikiem malarstwa rodzajowego, tylko przeciwnikiem bezmyślności. Niechże obraz, choć rodzajowy, coś mówi. Dnia 24 października 75 roku wręczono Matejce złoty medal wybity ze składek publicznych na jego cześć. Wręczenie medalu odbyło się w pracowni artysty przed wielkim obrazem bitwy pod Grunwaldem, ledwo rozpoczętym. Ale przy rosnącej sławie Matejki rozpoczyna się małżeńska i rodzinna droga pod górę. Kochana Teosiu, trujesz siebie i mnie bezpotrzebnie. Wyobraźnia twoja niespracowana znać nigdy w domysłach bez podstawy. A chęć zakłócenia bodaj najmniejszego spokoju nie opuszcza cię nigdy. Źle robisz, Teodoro. Teodora zaczyna chorować. Wszystko zaczęło się od poważnego przybierania na wadze. Pięknej, młodej kobiecie. Trudno było się z tym pogodzić. Gdy otyłości zaczęły towarzyszyć bóle, w jej życie wkroczyli lekarze i po wielu badaniach stwierdzono cukrzycę. Insuliny jeszcze wtedy nie znano. Cukrzycę leczono za pomocą wód mineralnych, a bóle uśmierzano morfiną, co miało wpływ na jej zachowanie. W związku z tym zmienność nastrojów i inne dolegliwości, które niesie ta choroba, powodowały bardzo taką dużą huśtawkę. Matejko nie bardzo był przygotowany do takiej właśnie sytuacji, zresztą nikt nie był. Tadzio, sprowadzony do Krakowa, egzaminu nie zdał. Nie udało mi się go umieścić u PR-ów. Wszystkiemu podobać trochę, przyznam się, za dużo na mnie samego. W ciągłym jestem alarmie. Chciałbym wiedzieć, kiedy z wód wrócisz. Dalibóg, warto chorować, bo wtedy nie ma się obowiązków żadnych. Ani względem męża, ani względem dzieci. Twój zawsze Jan Łajdak. Matejko często korzystał z wizerunku swojej małżonki. To, że Teodora tak dobrze właściwie wyglądała w bardzo różnych postaciach, które malował jej mąż, można zawdzięczać jej talentowi aktorskiemu, który niewątpliwie posiadała. Jest w rysunkach, jest w myślach, w listach Matejki. Mimo tego, co się mówi o niej i o stosunku Matejków do siebie, to niewątpliwie była to największa miłość Jana. Moja droga, nie lubię żartować z kogo bądź, ale też nie znoszę i z siebie drwin. Czekałem od poniedziałku powrotu twego, nie przyjechałaś. Samolubstwo twoje tym razem jeszcze jaśniej niż kiedy występuje. Do Biarritz nie pojedziesz, chyba za pieniądze własne. Trwonić pieniędzy nie pozwolę, bo lekkomyślność podobna równa się zbrodni wobec biednych małych czworga dzieci, którym chyba chcesz ruinę majątku i osłabienie rodziców w posagu zostawić. Satyrę Matejko rysował od zawsze, ale jest ona mało znana. Pretekstem bywały najczęściej sytuacje codziennego życia, a celem nie wychłostanie widza, lecz zabawienie najbliższych. Czy dla ratowania związku, czy podniesienia statusu, w 1876 artysta kupuje wieś Krzesławice, a w dworku urządza letnią pracownię.
Satyra Jana Matejki to jest właśnie bardzo dobre źródło wiedzy o artyście. O artyście nie tym na pomniku, tylko tym w życiu. Tam widzimy zajęcia nie tylko własnych dzieci, zabawy, własnej żony. No najbardziej chyba sławny rysunek, który przedstawia wizytę u państwa Matejków w Krzesławicach, przyjaciół, rodziny i znajomych. Te różne przyjemności życia codziennego Matejko uwiecznił w swoich wspaniałych, rewelacyjnych karykaturach. W imponującej twórczości Matejki wysuwa się na czoło 11 płócien historycznych wielkich rozmiarami. Piątym z kolei jest Bitwa pod Grunwaldem, uważana za najsłabszy z nich. Długo się przygotowywał. Liczne szkice oparł na kronikach Długosza oraz na dawnych drzeworytach. Wybrał moment najbardziej zażartej walki przy końcu bitwy. Jak nożem w samym środku przeciął ją po linii prostej i odsłonił najciekawszą chwilę. Rozpaczliwe zmaganie dwojów. Obraz malował 3 lata. W międzyczasie malując mniejsze. Odbył specjalne studia koni, wyjeżdżając do kilku stadnin. Do pracowni ściągnął niemal całą zabytkową broń Krakowa. Wreszcie pojechał na pola Grunwaldu, co spowodowało, że pierwotny zamysł zaczął poprawiać. Najpóźniej wprowadził do obrazu strzelca z łukiem, bo dopiero potem ta myśl mu przyszła. Do tego pozował malarz Jabłoński. Ja służyłem za model do rycerza, co dusi siedząc na grzbiecie krzyżaka, jako że mam czaszkę niezwykłą. Zamówił mnie również do pozowania w obrazie Werny Chory. 5 września 1878 roku Grunwald zostaje nawinięty na specjalnie przygotowany walec i przy pomocy 10 ludzi przeniesiony do wielkiej sali magistratu krakowskiego. Dopiero tutaj artysta mógł zobaczyć go z właściwego oddalenia. Spostrzegłszy pewne błędy, poprawił go jeszcze raz. Spojrzawszy po raz pierwszy na cały obraz, rzekł do mnie, że jest z wścieklizną namalowany. Ja odpowiedziałem, że z furią. Wystawa wzruszyła niemal cały Kraków. Tłumy przychodziły codziennie. Już sama treść obrazu wszystkich nęciła. Niektórzy po 2 godziny siedzieli nad obrazem, studiując jego części. No. I tym razem Matejko część wpływów z wystawy ofiarował na cele dobroczynne. Na posiedzeniu komitetu pod przewodnictwem Mikołaja Zyblikiewicza uchwalono wręczyć Matejce berło jako panowanie w dziedzinie sztuki z następującym programem. We wtorek dnia 29 października 1878 roku poświęcenie berła w kościele katedralnym na Królewskim Zamku. Wręczenie berła w ratuszu miejskim przy stosownym przemówieniu prezydenta miasta. Obiad, w którym weźmie udział ogół obywatelstwa i przedstawiciele innych miast. O godzinie 7 wieczór w teatrze przedstawione zostaną obrazy żywe historyczne mistrza Matejki, urozmaicone śpiewami i deklamacją, na które się uprzejmie zaprasza szanowną publiczność. Wszyscy znamy Matejkę jako malarza, który ukształtował historyczną wyobraźnię Polaków, ale nie pamiętamy, że on także wpłynął na kształt samego ukochanego przez siebie Krakowa, że często te zabytki, które uważamy za autentycznie średniowieczne czy renesansowe, są w dużym stopniu dziełem malarza Jana Matejki. Dowiedziawszy się, że w Kaplicy Królewskiej na Wawelu powzięto myśl zburzenia wielkiego ołtarza, Matejko wystosowuje w gazecie z 18 września otwarty list do konserwatora zabytków Krakowa. Zdaniem moim zbrodnią jest dziś niszczenie czego bądź ze spuścizny ubiegłych wieków. Wielki ołtarz zaliczyć można między pomniki wartości niezaprzeczalnej tak ze względu cech artystycznych, jako też tradycji narodowych. Roboty około wyburzeniowe zostały wstrzymane, ale księża, chcąc koniecznie nowy ołtarz postawić,
złożyli protest do ministerstwa. Matejko całą sprawę opisał i wysłał sprawozdanie do Centralnej Komisji Ochrony Zabytków w Wiedniu, która protest księży odrzuciła. Sukiennice w XIX wieku, kiedy zburzono to wszystko, co stało na rynku, wyglądały okropnie. Wyglądały jakby pokryte pleśnią i liszajem, tymi wszystkimi kramami i budami, które obrastały średniowieczny gmach. W 869 roku w Krakowie osiadł młody architekt Tomasz Prydliński, który studiował w Monachium i w Zurichu. I właśnie jemu komisja odnowy sukiennic, w której uczestniczył także Matejko, postanowiła zlecić zadanie restauracji sukiennic. To była w gruncie rzeczy solidna przebudowa, jak widzimy dzisiaj. Udział Matejki w tym dziele jest znaczny. On sam kiedyś powiedział, że Pryliński bez niego dałby sobie pewnie radę, ale na pewno byłyby to inne sukiennice. My dzisiaj widzimy głowice kolumn, rzeźby, maszkarony dodane, herby. Wszystko to projektował Matejko. Zaprojektował także kramy wewnątrz. Ale życie nie szczędzi mu ciosów. Przykre sytuacje z żoną nasilają się. Jego synowie nie chcą się uczyć i przysparzają mu coraz więcej problemów. Choruje też jego najmłodsze dziecko, córeczka Regina. W nocy Renia zdawała się konać kilka razy. Matejko wygląda jak cień. Blady, żółty, kaszlący. I bardzo na duchu upadły. Około pierwszej usiedliśmy do śniadania. Pani, on i ja. Wtem wyszła Frankowska i zawołała Matejkę, który poszedł za nią. Pobiegłem za nimi do saloniku. Matejko trzymał trupka dziecka i gorąco płakał. W 1879 Szkoła Sztuk Pięknych zostaje przeniesiona do nowego gmachu na Kleparzu. Gmach ten stanął na gruntach Matejki, ofiarowanych mu przez miasto, z których Matejko na korzyść szkoły zrezygnował. Tam znajduje się odtąd jego pracownia. Rok później artystę spotyka wielki zaszczyt. Cesarz Franciszek odwiedza jego dom. Artysta wita go chlebem i solą. Przemawia po polsku. Obecna jest cała rodzina. Cesarz ogląda obrazy i słucha objaśnień. Chwilę tę uwiecznił w akwareli Juliusz Kossak, która potem znalazła się w albumie ofiarowanym cesarzowi przez nasz kraj. Zapraszali go nieustannie na wszelkie najważniejsze wystawy i Matejko na wystawach światowych, bądź w Wiedniu czy w Paryżu, występował jako reprezentant kraju Austria. Nie oznaczało to jakiejś lojalnej postawy ze strony Matejki wobec cesarza. Kiedy w 1880 roku cesarz Franciszek Józef odwiedził Kraków, Matejko oprowadzał go po Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych jako jej dyrektor. Ale kiedy już syn cesarski zapragnął zwizytować Kraków, niedługo później Matejko powiedział, że jest chory i nie może przyjąć syna cesarza. W 1881 roku Teodora wyjeżdża na kosztowne studia śpiewu do Drezna. Matejko pracuje wówczas nad hołdem pruskim. Miała piękny głos. Dziś niewątpliwie mogłaby występować, ale z drugiej strony ze względu na obyczajowość ówczesną, no to było rzeczywiście zachowanie skandaliczne. Często rozśmieszam żartami dziatwę zasępioną. Wczoraj była piękna pogoda. Kazałem im jechać za miasto pod Bielany. Rozweseleni i świeżsi powrócili. Pragnął przez święta być w Krzesławicach. Odpowiedziałem, że mama na ten czas powróci. Wszakże rady czy ćwiczenia użycia głosu dostatecznymi być mogą, śpiewaczką bowiem już być nie chcesz. Zatem możesz zaspokojona wracać do dzieci.
względem których mamy obowiązki. Różnorodne i coraz ważniejsze. Szach. Rok 1882 był punktem zwrotnym w życiu artysty ze względu na chorobę żony i konieczność odesłania jej do szpitala. Wielmożny panie, osoba, o której mówimy, była dziś u mnie. Stwierdziłem istotne obłąkanie w całym tego słowa znaczeniu. Pragnąłbym jutro przed południem pomówić z panem. Powolny sługa, doktor Korczyński. Teodora zostaje przewieziona do zakładu psychiatrycznego w Krakowie. Wraca po kilku miesiącach. Drugiego dnia pobytu w domu niechęć dawniejsza zaczęła się pojawiać. A wreszcie pod koniec tygodnia tak nagły zwrot niebezpieczeństwo przybierało, że nie pozostawało nic innego jak przekonanie, że choroba wzmaga się w otoczeniu rodziny. Po powtórnym odwiezieniu jej do zakładu doktor Żuławski powiedział, że chce, by choć pół roku żona mnie nie widziała. I to jest koniec domu Matejków. Teraz to będzie dom Jana Matejki z Gorzkowskim w tle. Kim był ten człowiek dla Matejki? Oto jak go opisał Stanisław Tarnowski, historyk, krytyk i prezes Akademii Umiejętności. Osobne miejsce wśród przyjaciół miał Marian Gorzkowski. Stał się nie tylko sekretarzem Szkoły Sztuk Pięknych, ale nieodstępnym towarzyszem Matejki przez lat 17, aż do jego śmierci. Był mu oddany z poświęceniem. Wszystkie praktyczne sprawy malarskie czy domowe on pełnił. Cokolwiek było do załatwienia, to spychało się na Gorzkowskiego. Ta choroba, która wtedy uważana za pewien rodzaj szaleństwa z powodu zachowań, powodowała, że Teodora była zamykana w kolejnych zakładach leczniczych. Miała o tyle szczęścia, że wtedy Karol Żuławski, jeden z pierwszych psychiatrów w ogóle, założył klinikę i Teodora miała stosunkowo dobre warunki na to chorowanie ze względu na swoje pochodzenie i swoją pozycję. Natomiast ostatnie lata życia stała się, jak mówiono, morfinistką. W kwietniu w Sukiennicach odbywa się wystawa hołdu Pruskiego, którą krytyczny zazwyczaj Stanisław Witkiewicz podsumował. Jeden z najsmutniejszych obrazów Matejki, Unia Lubelska, powstaje w chwili bardzo dobrego stanu duszy i wiary w siebie. Najjaśniejszy zaś, najweselszy hołd Pruski maluje się i kończy w czasach najcięższych przeżyć osobistych. Hołd jest najjaśniej skomponowany, pod względem zaś doskonałości, pojęcia, sformułowania i namalowania figur jest może najświetniejszym. Po wystawie w Krakowie obraz pokazywany był we Lwowie, Wiedniu, Rzymie, Paryżu i Berlinie. Matejko jedzie do Lwowa, gdzie ogłasza przed Sejmem Krajowym, że daruje hołd pruski narodowi pod jednym warunkiem. Umieszczenia go na Zamku Królewskim na Wawelu, natychmiast po jego odbudowie. Dar ten wywołuje ogromne poruszenie. Sejm lwowski uchwala stypendium imienia Jana Matejki na studia zagraniczne dla wybranego przez Matejkę ucznia Szkoły Sztuk Pięknych. A Kraków nazywa placem Matejki ulicę, przy której wznosi się gmach szkoły. Pół roku później jury wystawy w Berlinie postanowiło przyznać Matejce złoty medal za hołd pruski. Był to hołd sędziów niemieckich, bezstronny i szczery. Cesarz niemiecki sprzeciwił się temu, działając w dużej mierze pod wpływem Bismarcka. Przychodzą kolejne kłopoty z żoną, która po wyjściu ze szpitala osiedla się w Krzesławicach. Jest nadal pod opieką lekarską i kuratelą sądową.
Jedyny ratunek, jaki pozostał artyście, to praca. Nieustannie malował Sobieskiego pod Wiedniem. Nałożyliśmy na manekin śliczną, starodawną materię jako wzór do malowania. Materia była wyjęta przez kogoś strumień spoczywający w kaplicy na Wawelu i jemu jako dar przez nieznaną osobę nadesłaną. Koszula artysty była tak mokra od potów, jakby z wody wyjęta. Bo z pracy i strasznych pracowni upałów. Takie ma osłabienie. A nadal maluje. 10 sierpnia 1883 roku z braku miejsca przenieśliśmy obraz Sobieskiego do Sukiennic, gdzie Matejko ma go ostatecznie wykończyć. Po wystawie w Sukiennicach Matejko wysyła Sobieskiego do Wiednia. Tam wszystkie niemieckie gazety dowodzą, że klęska Turków pod Wiedniem była wyłączną zasługą samych tylko Niemców. By zachęcić Wiedeńczyków do przyjścia na wystawę, mistrz każe ogłosić w gazetach, że wystawa jest bezpłatna. Na wystawę przybywają stróże, kucharki, przekupki, nawet wieśniacy z okolic Wiednia. Przybywa i cesarz, któremu obraz bardzo się podoba. W tym czasie w Krakowie odbywa się wielka wystawa jubileuszowa wszystkich obrazów Matejki, które zdołano zebrać. A Matejko ogłasza zamiar darowania Sobieskiego Watykanowi. Gest ten spotkał się z brakiem zrozumienia wśród społeczności. Tym bardziej, że w kraju zbierane były składki na zakup tego obrazu. Wielu sądziło też, że artysta musi być wielkim bogaczem. Dlatego otrzymał wiele listów z prośbą o pieniądze. Mniemano więc, że Matejko jest magnatem. Nie przypuszczając, że on ma długi. I nie wiedząc, ile to u mnie przechowuje się dotąd jego własnoręcznych karteczek albo listów z prośbą, aby mu przesłać 5-10 złotych, gdyż tak jest goły, iż nie ma centa. Obraz został doręczony papieżowi Leonowi XIII na audiencji w Watykanie 16 grudnia 1883 roku, na której artysta stawił się z liczną delegacją reprezentującą wszystkie Stany. Papież pobłogosławił Polskę i Polaków, o czym informowały potem najważniejsze europejskie gazety. Do dziś niewątpliwie jest to najczęściej oglądany obraz jego autorstwa w muzeach watykańskich, muzeach, które mają ogromną frekwencję. Dar związany z odsieczą wiedeńską jest jednym z przykładów lobbowania przez Matejkę za sprawą polską na szerszych forach, w szerszych gremiach. Stan zdrowia Matejki pogarsza się coraz bardziej. Nękany bólami, spotęgowanymi nieodpowiednim leczeniem, wycieńczony niedożywieniem, staje się mniej odporny psychicznie. Na łamach wędrowca w styczniu i lutym 1887 roku ukazuje się 6 artykułów pod tytułem Największy obraz Matejki, napisanych przez Stanisława Witkiewicza, w których to autor mocno krytykuje malarstwo mistrza. Nie chcę bynajmniej twierdzić, że Matejko rzeczywiście nie jest wart tego uznania, którym jest otoczony, tylko że u nas nie miałby połowy albo wcale tej czci i sławy, gdyby nie tematy jego obrazów. Matejko coraz więcej myśli jako historyk, coraz mniej jako malarz. Sfera, w której żył, żądała, żeby obraz czuł, myślał, wywierał wpływ na politykę i wykładał historię, lecz najmniej, żeby był dobrze namalowany. W obrazach Jana Matejki, zwłaszcza w tych największych jego płótnach historycznych, uderza nas czasem brak głębi, generalnie problemy z perspektywą. Postaci na obrazach wyglądają, jakby wszystkie znajdowały się na pierwszym planie. Za te problemy, jakie Jan Matejko miał niewątpliwie z odpowiednim odmalowaniem perspektywy, być może ponosi winę wada wzroku. Między minus 4 a minus 6 dioptrii. Pracował bardzo często w niewielkich pracowniach. Na takie mógł sobie pozwolić, a malował przecież potężne, monumentalne obrazy. Nie zawsze widział je w całości. W tamtym czasie na zamówienie Sejmu Galicyjskiego
Dla Politechniki Lwowskiej powstaje cykl obrazów podejmujących problemy o charakterze ogólnoludzkim, zwane dziejami cywilizacyjnymi. Szkice Matejki jego uczniowie nanosili na wielkie płótna i malowali olejno. Tajemnicą popularności obrazów Jana Matejki jest niewątpliwie ich wielka filmowość. Te ujęcia to przede wszystkim olbrzymia ekspresja, którą widzimy chociażby w mimice, bardzo spektakularnej często, i w gestach postaci. Właściwie nawet niewprawny w historii widz od razu rozpozna, kto na obrazie jest tym dobrym, kto jest tym złym, kto jest zwycięzcą, a kto jest pokonanym. I trochę o to w tych obrazach chodziło. Kiedy Kościuszko prawie był ukończony, wypadły imieniny mistrza. Jak zawsze i tym razem zebraliśmy się z całej szkoły, aby złożyć życzenia, przy czym ofiarowaliśmy mistrzowi palmę. Matejko, podziękowawszy nam za życzenia, zaprosił nas do pracowni. Obraz zrobił imponujące na nas wszystkich wrażenie. Swoją jasnością i żywością figur. Odbiór obrazu był bardzo różny. Witkiewicz krytykował. Tarnowski uważał, że jest wspaniały i wolny od błędów obrazów poprzednich, a Bandrowski zanotował: wystawienie obrazu w ówczesnym Towarzystwie Sztuk Pięknych było w owym czasie wydarzeniem historycznym, o którym nie tylko długo się mówiło, ale jeszcze dłużej głęboko rozmyślano. Takie wrażenie wywierały później tylko sztuki Wyspiańskiego. Zarzuca się Matejce to, że na jego obrazach pojawiają się postacie, które niekoniecznie w danej sytuacji historycznej brały udział. Matejko był świetnym historykiem, doskonale wiedział, co robi. Wiedział, że w jakiś sposób przyczyniły się do zaistnienia tej sytuacji. Wiedział, że w sensie ideowym się z nią wiążą. Choć czasem już ich nie było na świecie, czasami nie było jej w danej sytuacji, to już jest nieważne. W latach 80. zaczęto przystępować do restauracji kościoła mariackiego, do przywracania mu gotyckiego kształtu. I zastanawiano się, jaki kształt ma przybrać polichromia, którą niewątpliwie trzeba było kościół ozdobić. Matejko zaskoczył całą komisję, wyrażając gotowość wykonania polichromii i przedstawiając wstępny szkic. Oczywiście były dyskusje, że to jest drogie, że się nie da. Wtedy Matejko zawstydził komisję, przekazując 200 zł na konserwację. Malowane akwarelą kartony Matejki przenosili na ściany kościoła za pomocą tzw. przepruchów, kalk z kartonów, jego uczniowie Józef Mechofer, Stanisław Wyspiański i Włodzimierz Tettmajer wraz z zespołem 10 innych osób. Ukończona w 1890 roku polichromia wiązała się z nadludzkim wysiłkiem mistrza. Chodzę z porusztowania w kościele stromych, wąskich, a tak wysokich. Brakowało mu czasem w piersiach oddechu. Raz zemdlał na rusztowaniu i ledwie nie upadł z góry, a jednak chodził. Bo każda rozmowa o tym kościele i pracach rozpoczętych była dla niego rozrywającą i miłą. Zapisane przez sekretarza Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Seweryna Bochema, odezwania charakteryzują nastrój przy pracy. Któregoś dnia Matejko powiedział Wyspiańskiemu: tobie, Stasiu, muszą chyba anioły nocą pomagać, że ci robota idzie tak sporo. Do młodziutkiego zaś Tettmajera, dostrzegłszy mianowicie w malowanym przezeń tuż pod sklepieniem cherubinie pewną szkicowość na jego tłumaczenie, że z dołu nie widać tego przecie, rzekł Matejko: za to tym lepiej Pan Bóg widzi z góry. Polichromię zdobią anioły trzymające instrumenty muzyczne oraz szarfy z wersetami litanii loretańskiej w prezbiterium oraz antyfony w nawie głównej. Jest też kilka torsów szatanów jako ich antyteza i przeciwwaga. Dodatkowo ściany zdobią namalowane herby Krakowa oraz licznych cechów.
Najzawołańsi znawcy polscy uznali kościół za zepsuty tym malowaniem zupełnie i bez ratunku. Zarzucali krzyczącą jaskrawość, niezgodność kolorów, niezrozumienie samej natury gotyckiego stylu poprzez poprzeczny, horyzontalny, a nie podłużny, wertykalny układ kolorów na filarach. Barokowy styl modlących się aniołów. Nawet krakowskie przekupki narzekały, że mają takie uczucie, jakby im kto ukradł Pannę Maryję. Matejko dziełem tym zapoczątkował nowy, samodzielny kierunek w polskiej sztuce dekoracyjnej, który rozwijali po nim jego uczniowie – Wyspiański, Mechofer i Tytmajer. I może nie każdy wie, że polichromia jest dziełem Matejki, ale za to każdy, odkąd stworzył on poczet królów i książąt polskich, dokładnie takich sobie wyobraża. A zamówił go wiedeński księgarz Maurycy Perles. Bardzo zwodnicze i bardzo niepewne źródła przeszłości przy odtwarzaniu twarzy królewskich sprawiały wiele trudności. Już z samej czaszki Kazimierza Wielkiego artysta przekonał się, jak niezgodny jest wizerunek królewski na jego trumnie. Wizerunki królów na monetach albo na medalach też nie uważał za dokładne i pewne. Obrał więc inną drogę. Wczytywał się najprzód w życie, w czyny każdej osoby, poznawał charakter, a potem dopiero oglądając twarze, pozostałe na owych pomnikach przeszłości, tworzył królewską postać według swego artystycznego o niej pojęcia. Oczywiście te koncepcje na temat tego, kim byli polscy królowie, to nie są własne twory wyobraźni Jana Matejki. On znał kroniki historyczne, znał też opracowania współczesne polskich historyków i na tej podstawie, nie tylko na podstawie swoich własnych artystycznych decyzji, wytwarzał postacie. Poczet jest z pewnością tym dziełem, które od lat pozwala każdemu Polakowi zobaczyć naszych władców, a nie tylko się o nich uczyć. Poznając historię, czytając książki, zwiedzając najróżniejsze zabytki czy miejsca, kiedy jest mowa o którymś z nich, widzimy taki wizerunek, jaki Matejko dla nas stworzył. Czyż to nie jest piękny dar? A przecież podobnie jest z wydarzeniami z jego wielkich obrazów. Ostatnie z tego cyklu dzieło to Konstytucja 3 maja, która podobnie jak Kościuszko ma być dowodem wyzwalania się z dawnych obyczajów i błędów. Przychodząc wieczorami do domu artysty, codziennie grywałem z nim w szachy, bo to go najbardziej rozrywało. Im był smutniejszy, tym chętniej do szachu wsiadywał. I cieszył się, jeśli zrobił mi mata. Wokół Matejki wytwarza się pustka. To osamotnienie dawało się odczuć szczególnie od ślubu córki Heleny z malarzem Unierzyskim. Niecały rok później jego druga córka Beata poślubia pochodzącego z rodziny kupieckiej Wincentego Kirchmajera. Z powodu problemów finansowych chce sprzedać dom na Floriańskiej. W wieku 54 lat jest siwy i wygląda na staruszka. Mimo to podczas kolejnego napadu choroby żali się. Za mało dotąd pracował. Mógłbym był więcej malować. Nazajutrz po nowym roku poszedłem do domu Matejki i słyszę, że w saloniku ktoś gra na fortepianie. O czym nie wierzę? Matejko gra Chopina. Od dawna do fortepianu nie siadał i prawie nigdy nie grywał. Coś może mu się przypomniało z dalekiej przeszłości. Był blady i wzruszony. W kwietniu 1892 jedzie z córką i Gorzkowskim po raz ostatni do Lwowa i udaje się do mieszkania marszałka Sejmu Lwowskiego. Tam oświadcza, że obraz Konstytucji 3 maja pragnie na własność oddać narodu. Warszawie go ofiarować, dodając, aby ten obraz pod opieką Sejmu w gmachu sejmowym pozostał do czasu, aż będzie go można bezpiecznie do Warszawy odesłać i w komnatach Królewskiego Zamku zawiesić. Po powrocie do Krakowa spotyka go przykra niespodzianka. Rada Miejska dokonała rozbiórki zabytkowej zabudowy szpitala na Placu Świętego Ducha. W
Gdy po 3-letnim pobycie jako stypendysta wróciłem do Krakowa, przyjął mnie Matejko bardzo uprzejmie. Częstował papierosami, które zawsze sam kręcił, a od których palce zawsze miał mocno zrzucone, i oświadczył... Żebyś pan wiedział, co za wielką mi przykrość zrobili z teatrem. Zasięgali mojej opinii, gdzie postawić teatr nowy. Proponowałem stworzenie placu na ulicy Basztowej. Ale oni uparli się przy placu Świętego Ducha. Tam, gdzie stały budynki poszpitalne. Chciałem przywrócić je do dawnej sławy, świetności, dać tam moje obrazy i różne graty. Znalazł się nawet fundusz na to. Wszystko na próżno. Rezultatem tej scysji było to, że Matejko zwrócił otrzymane wcześniej honorowe obywatelstwo Krakowa i zapowiedział, że już więcej w Krakowie swoich obrazów wystawiać nie będzie. Kiedy wybudowano dzisiejszy teatr imienia Juliusza Słowackiego, poszedł na inaugurację teatru. Po pierwsze, był miłośnikiem teatru. Po drugie, zwyciężyła ciekawość, jak ów teatr wygląda we wnętrzu. Półtora roku przed śmiercią artysty do Matejki przybywa Ignacy Korwin-Milewski, bogacz o okrutnie wielkim majątku, który wymyślił sobie, że zostanie kolekcjonerem obrazów i autoportretów żyjących artystów, rodaków, wyłącznie tych ze szkoły monachijskiej. Malarz miał ukazać siebie w całości, stojąc na wprost z paletą malarską w dłoni. Ale Matejko namalował swój obraz po swojemu. W marcu 1893 zaczyna malować kolejny wielki obraz – Przysięgę i śluby Jana Kazimierza. Dokończenie obrazu przerywa śmierć artysty dnia 1 listopada 1893 roku. Miał wówczas zaledwie 55 lat. Profesor Browicz po dokonaniu badań żołądka i całego organizmu oświadczył, że w żołądku był wrzód, który pękając spowodował krwotoki i straszne bóle, że pokarmowy otwór był tak wyschnięty i wąski, jak u małego dziecka, gdyż artysta nic prawie przez długi szereg lat nie jedząc, zostawił go bez żadnej czynności, że klatka piersiowa po prawej stronie była zbyt wysunięta. A to mogło nastąpić z tego powodu, że artysta ciągle i bez przerwy w ciągu życia, bardzo pracując, miał prawą rękę w nieustannej czynności. Skrzywił więc klatkę piersiową z nadmiaru pracy. Pozostawił po sobie ponad 300 dzieł olejnych, portretów, obrazów o treści historycznej, religijnej, alegorycznej oraz kilkaset rysunków i szkiców. Atakujący go za życia Witkiewicz parę lat później napisze: sztuka Matejki była wyłącznie jego własną, że się na nim zaczyna i na nim kończy. Miał on wiele wad, których unikają nawet średnie talenty, ale miał jedną bezwzględną zaletę. Tworzył arcydzieła. Czuł on w sposób wielki i głęboki i przeszedł przez dusze ludzkie, porywając je na wzniosłe szczyty uczuć i tym sposobem spełniając to posłannictwo, które przed nim spełniali wielcy poeci. Jego malarstwa nie sposób rozpatrywać w kategoriach czysto artystycznych, w oderwaniu od funkcji, jaką pełniło i pełni nadal w społecznym odbiorze. Stworzona przez niego synteza dziejów narodowych na zawsze wpisała się w kanon wiedzy historycznej i patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń Polaków. Było w Matejce coś, co mimo woli, przy zbliżeniu się do jego osoby, cisnęło na usta wyraz mistrz. Trudno było, patrząc na to uduchowione oblicze, na tego człowieka, który był jakby wcieleniem się naszej narodowej przeszłości,
tytułować go panem lub panem dyrektorem. Gdy się do Matejki mówiło mistrzu, najmniej się myślało o jego mistrzostwie we władaniu pędzlem. Patrząc nań, miało się wrażenie, a przynajmniej ja go doznawałem zawsze, że ma się przed sobą człowieka świętego.